Siemanko, z tej strony Seban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway, jakby mogło być inaczej. W dzisiejszym materiale, widzowie, macie do wygrania kod o wartości 10 zł. Jeśli chcecie go wygrać, standardowo film oglądacie do końca, zostawiacie łapkę w górę pod filmem, subskrypcję, dzwoneczkiem oraz komentarz, który się pojawi w trakcie filmu. Także musicie oglądać, bo osoba, która załóżmy wygra, nie będzie miała komentarza. No po prostu go nie dostanie. Proste, proste jak konstrukcja gwoździa, widzowie. Ale ja już nie przedłużam, zapraszam Was, pierwszy link w opisie i aktualnie ponownie macie 30% opłaty, widzowie, z moim kodzikiem, także pierwszy link w opisie, możecie płacić każdą metodą płatności, dlatego serdecznie wszystkich zapraszam. A ja bez przedłużania, pojawiły się nowe skrzyneczki na Case Dropie limitowane. Tak jak widzicie, będą się teraz pojawiały takie często i z okazji IEMA mamy właśnie takie skrzynki. Jak wiecie, za kilka dni odbywa się w Katowicach Intel Extreme Masters i właśnie takowe skrzynki będę sobie dzisiaj otwierał. Tych tańszych, tych za trójkę i szóstkę dzisiaj nie będę otwierał, to sobie zostawię na kolejny filmik i zobaczymy, czy z 3 zł da się trafić coś fajnego, czy z 6. A dzisiaj zajmiemy się tymi skrzynkami kibiców, skrzynka puchar i skrzynka zwycięzcy IEMA. Możecie mi w sumie, widzowie, napisać, jak myślicie, kto wygra IEMA, jaka wygra drużyna. Na pewno, jeśli jesteście w sumie na moim kanale, na pewno interesujecie się tym CS-em, dlatego w komentarzu piszcie, jak myślicie, kto wygra. A ja nie przedłużam, mamy dzisiaj sporo pieniążków, to 4 skrzynki kibiców na start, mogą polecieć. No i cóż, w poprzednim roku w Katowicach wygrało chyba Navi. O kurcze, mamy czerwony skin w skrzynce za dwie dyszki, bardzo ładnie, ale on niestety jest w całym stanie i te reszta itemków słabiutko, także niestety troszkę w plecy. Na poprzednim IEM-ie w Katowicach Navi wygrało, jeśli się nie mylę. A jeśli się mylę, to napiszcie mi to, widzowie, w komentarzu, bo też jakoś CS-em się interesuję ogólnie, ale e-sport, znaczy wiecie, znam te drużyny i tak wszystko, tak dalej, ale nie jestem na bieżąco. O, mogę tak powiedzieć, tak będzie dobrze, jak powiem. Nie jestem na bieżąco ze wszystkim, dlatego możecie mi dać znać, czy mówię dobrze. No i dobra, przejdźmy do skrzyneczki puchar, a walnijmy sobie 5 takich skrzynek, 199 zł będę aktualnie wydawał, także sporo pieniążków. Ale mamy tutaj fajne itemki i na przykład na takiego digielka, na tego digielka Prince Streama jest mały procent, ale na inne itemy jest ok. Czekajcie, za jedną płacimy w takim razie 40 zł, otwieramy 5, 2 stóweczki, no i liczymy na coś fajnego. Mam nadzieję, że Wy też oczywiście, dlatego mówię w liczbie mnogiej. I tutaj są naprawdę fajne itemki, nie ma żadnych słabych, chociaż kurczę, 124 zł, myślałem, że będzie lepiej, jak poleciała ta N4-ka. No nie, no ona jedyna w sumie zwraca skrzynkę, bo reszta słabiutko. Ale budżet, tak jak mówiłem, mam spory, dlatego jeszcze 5 sobie walniemy i przejdziemy na te najdroższe, czyli na zwycięzców za 199 zł. Okej, tutaj już powinno być troszkę lepiej i mamy 198 zł, no czyli na 0. No skrzynka taka, może być, ale na pewno mogło być lepiej. Ale też nie będę narzekał, bo mogło być również zdecydowanie gorzej. Ale dobra. Bez przedłużania lecimy do skrzyneczki zwycięzcy i dzisiaj ją katujemy. Będę otwierał po 4 takie, 320 zł, jedno otwarcie, ale jak widzicie, mamy tutaj naprawdę bardzo, bardzo fajne noże, mamy rękawiczki, mamy też fajne rzeczy, ale również są, wiadomo, takie w każdej skrzynce gorsze, ale może akurat coś fajnego wyleci, może jakiś autotronik, byłby fenomenalnie. 4 takie skrzynki i w pierwszej trafiamy. O mój Boże, no tragedia, na pewno jest tragedia. Nie wiem, ile ten USP jest warty, 58 zł. Zobaczcie, w tym momencie mamy 200 zł w plecy. Tak to nie miało wyglądać, tak się nie umawiałem z Case Dropem. Mam nadzieję, że kurczę, teraz się lepiej z nim umówię. 320 zł po raz kolejny wydajemy. No i teraz poproszę Case Drop o jakąś kosę. A czemu by nie? Ej, nie. Oj, widzowie, to może być gruby odcinek, bo po raz kolejny jest ponad 200 zł w plecy. Nie. Tak nie chcę, żeby to wyglądało. No daj coś, strono. No nie wierzę, cały czas tu jakieś noże obok, ale ci taki shit. Oj, widzowie, chyba nie polubię tej skrzynki zwycięzca. Możecie mi również napisać w komentarzu, czy Wam coś udało się trafić z tej skrzynki. Nie, dobra, nie wierzę. Ej, widzowie, miałem 2000 zł na koncie, a będę miał jakoś 5 stów chyba. O my gy, dobra, 3 takie skrzynki. Jeszcze mnie stać. Ja pierdzie, jak teraz nie będzie kosy, to będzie totalna tragedia. Nie ma noża. Nie wierzę w to. Widzowie, dobrze, jeśli chcecie wygrać ten kod o wartości 10 zł, mówiłem, że musi być jakiś komentarz.
zostawcie po prostu znicz dla moich pieniędzy. Bo przegrałem właśnie ich bardzo dużo, dlatego znicz w komentarzu i te osoby, które napiszą znicza, będą brały udział w giveawayu, ten kod BLIK 10 zł. No a reszta, która napisze jakiś byle jaki komentarz, po prostu nie będzie brała udziału. Dobra, ryzykujemy 131 zł. No teraz to już muszę ryzykować, widzowie. Proszę, zahamuj. No nie, no to przelatuje i 130 zł w plecy. Oj, ten budżet maleje z każdą minutą materiału. Niestety i tak to nie miało wyglądać. Dobra, teraz zaryzykuję sporo, naprawdę sporo. 303 zł. Walnijmy sobie na razy 2. I dodamy te 6 dych, żeby było 61%. Lewa strona upgrade. Hamuj, proszę, proszę. Nie wierzę, nie. Naprawdę, musicie widzowie zostawić znicza w komentarzu, bo ja nie wiem, co tutaj się dzieje. Poprzedni odcinek oddał tak fenomenalnie, było tak dobrze. Wszystko tam siadało, jak widzieliście. No teraz powrót. Dobra, no lecimy all in. 438 zł. Przepraszam, 434 zł. Zobaczcie, nawet tutaj mam dwa ziko i ja... Dobra, ryzyko, lewa strona, proszę. Dobra, to siedzi, już widzę, jak się kręci. Okej, mamy Falkiona, Knife'a, Tiger Tooth'a. 763 zł, ale i tak jesteśmy na ogromne plecy. Wiecie co, widzowie? Ryzykujemy. Valentona razy 5. A tam, może akurat odda. A wupka fejt. ...19% szans. Przepraszam za tą ciszę, ale się tak zlagowałem, że ja mam 59 zł, kurde, ale nie mam. Dobra. 19% szans na wupkę fate. Dam sobie prawo dół. Proszę, proszę, proszę! Kręć, kręć, kręć! Nie wierzę, prawo środek. No i niestety, tak to musiało być, widzowie. Znicz w komentarzu, jak chcecie wygrać 10 złotych kod BLIK. Ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i na razie.